Na Brookhaven jest mega beznadziejna pogoda! Brian! Brian, wstawaj szybko! Brian, budź się! Wstawaj, obudź się! Co ci się śni? Wstawaj! Jak ty możesz spać w takim momencie? Wstawaj szybko! Podnoś, ten tyłek natychmiast! Chodź, zobacz, jak to pada deszcz! Już powoli kałuże zbliżają się do naszego namiotu! Jak nas zamoczy, to nie będziemy mieli gdzie spać! To jest panika! Nie zamoczy! Nie panikuj! Co ty gadasz? Czekaj, powiadomienie mam, czekaj. Masz powiadomienie? To, a właśnie, zobacz coś w telefonie, bo mamy jeszcze telefon, zasięgu, słuchajcie! Zasięgu nie mam! O nie, a ile procent baterii? Starczy nam? Mam 2%. O nie, to szybko chodź, musimy znaleźć zasięg, szybko chodź, musimy zasięg, znaleźć, zobaczyć papie. Alerty czy coś, jakąś pogodę, bo to musi przestać padać, widzowie, dlatego że my z moim biednym bratem, Brianem, jesteśmy pod mostem. Mieszkamy w namiocie, milionerka mama nas wyrzuciła, bo byliśmy niegrzeczni, ale może jeszcze nas przyjmie, nie wiemy, zobaczymy co będzie dalej. A Brian poszedł teraz szybko szukać zasięg, zobaczcie widzowie, kliknijcie łapeczkę do góry, pomóżcie nam, każda jedna łapeczka w górę. To jest jedna kropla deszczu mniej, o właśnie. Każda łapeczka w górę to jedna kropla deszczu mniej. Dawajcie, pomóżcie nam, bo zobaczcie, wszystko co siostra, mamy, cały nasz dopytek zaraz zostanie zmoczony. Co się dzieje? Słuchaj, mam zasięg. Gdzie mam ty tam zasięg, jesteś? Uważaj, żebyś nie spadł, bo tu jest bardzo wysoko, żebyś sobie nic nie zrobił. Sprawdź pogodę szybko, Brian, sprawdzaj. Jest alert, że będzie gwałtowne burze, deszcze i tak dalej. Co? I o możliwe nie. Prawdopodobieństwo zalania przy rzekach coś. O nie, tylko nie to, a przecież Brookhaven teraz ma ocean, morze i w ogóle jak to wyleje? Brian, przecież mówię ci, że te kałuże są już blisko namiotu, musimy jakoś to osłonić. Musimy no jakoś... dobra, o nie, telefon mi padł, no nie. O nie, ale chociaż już wiemy, że tak naprawdę będzie mega nawałnica, widzowie. Na Brookhaven jest totalny, kompletny deszcz, jest chaos, prawdopodobnie będzie powódź, będzie burza. Bo mi zimno jest teraz tego deszczu. A my mieszkamy pod otwartym namiotem, Brian, czaisz to? Brian, jak my to przeżyjemy? Ja nie wiem, to będzie nie, jakaś... Nie, muszę jakieś kartony czy coś postawimy, czekaj. No to spróbujmy, ale słuchaj, kartony mogą przeciec, ale musimy coś wykombinować, dawaj, stawiaj coś tu. Musimy zamknąć kartony, i jakoś postarać się coś tutaj zrobić. I też ważna rzecz, widzowie, jeśli jest właśnie jakieś prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś katastrofy, znaczy, czy to będzie powódź, czy to będzie gwałtowna ulewa, trzeba się zabezpieczyć w żywność, a Brian, my już nic nie mamy, Brian. I jak musimy... to nic nie mamy do jedzenia już? No nic nie mamy w ogóle na śniadanie, nic. Zobacz, jest pusto. Ach, jak ty zamknąłeś. Ej, fajnie zrobiłeś, fajnie mamy zamknięte. Nawet spoko, zobaczymy no, jak długo te karty... No to dziury są, że tak przecieknie. No właśnie, na ten moment jest okej, okay, mniej wieje, ale słuchaj, jak przyjdzie taka kompletna burza, kompletna ulewa, no to mamy przechlapane. Musimy iść po żywność, bo no to jest najważniejsze. Szybko, dawaj szybko, musimy. Ale jak mamy przejść? Zobacz, zobacz jak tutaj to pada mocno. Chodź masz szybko. Parasolkę jakąś? Ja mam parasolkę właśnie, ale słuchaj, ona jak przyjdzie wiatr, to po prostu zostanie zniszczona. Ona poleci z tym wiatrem, ale chodź, może nam się uda. Musimy wziąć te pieniążki, które ostatnie nam zostały i wziąć sobie coś do jedzenia. Ty masz pieniądze jeszcze? Nie, a ty masz? Ja wydałem wszystko na słodycze. Ale przecież powiedziałam ci, że masz zostawić na... No nie, Brian, to było jedyne twoje zadanie, żebyś zostawił pieniądze no, ale na czarną godzinę. No ale miałem ochotę na żelki, no. Znowu moja wina, znowu się chcesz i musiałeś to wydać, to teraz co? Dobra, wiesz co? No, trudno, no. Musimy wziąć i po prostu wyjść, a zapłacimy później. To ja mam pomysł. Możemy ukraść. No ale... Brian, tak się nie robi, ale dobra. To jest siła wyższa, musimy jakoś przetrwać. Chodź szybko, biegniemy. Myślisz, że jak ja byłem biedny, to co robiłem? Musiałem krasie przetrwać. No, ja wiem, tak nie powinno się robić. Chodź, Brian, bo zobacz, jak to pada. Musimy się pospieszyć. Masz rower czy coś? Bo ja nic nie mam. Rower? Już po prostu... Chyba, że sprzedamy coś. Możemy sprzedać mój telefon, i tak jest rozładowany. A masz ładowarkę do niego? No właśnie, nikt nie kupi bez ładowarki telefonu, mamy problem, widzowie! No, może mają swoje ładowarki. Dobra, mają. Chodź, dobra, do Ryan, później to już rozwiążemy. O, zobacz, akurat pani nie ma, to słuchaj, weźmy sobie, no wszystko, co jest wszystko, do jedzenia. Chipsy, o, nie. Ale nie jedz teraz, to jest na czarną godzinę, o, musimy oszczędzać, pamiętaj, że my musimy zachowywać się odpowiednio, przede wszystkim dużo wody, weźmy też mleko, no bo dla biednych kotków, wiecie, jak będą jakieś biedne kotki się chowały przed ulewą, żeby też dać im mleczko. Lody, no nie wiem, czy to dobry pomysł, ale weźmy, dobra, już trudno, zapłacimy i potem, może mama za nas zapłaci, już nam wybaczy. I soki trzeba wziąć. Ej, a słuchaj, a nie zastanawiacie, co myśli o nas nasza mama, skoro ona widzi, że jest taka ulewa, nie? To i ona nie się nie zastanawia, mama, gdzie my jesteśmy? Wyrzuciła, ja się nie przyznaję do niej.
No, bo ty ją wkurzyłeś, Brian, taka jest prawda, Brian, ty ja ją wkurzyłeś. Ja ją wkurzyłem, to ty ją wkurzyłaś, ty cały czas masz problem, byłaś nudna. Ech, dobra, Brian, nie będę z tobą się teraz kłócić, mamy gorszy problem, bo mamy ulewę, zobaczcie jak to pada, o nie, najgorszej, co teraz, dobra, dawaj szybko, bierz coś i lecimy. Wszystko ze sobą. Brian, masz czekoladę, ej, Brian, Ej, co się Brian! Stało? Brian, zalało sklep, Brian! Nie, zalało, ała, mam mokre spodnie całe. O nie, zalało sklep! Nie możemy jak nawet zapłacić, bo kasa nie działa, prąd wywaliło w Brookhaven! O nie, czekaj. Czekaj, jak my teraz dojdziemy do domu? Ej, może łódkę można... Te komputery też nie działają. Nic nie działa, po prostu zobaczcie, jakie zalane Brookhaven, jak... Jak one to pada, walą. Burza jest, zobaczcie, jestem zalana już do połowy, do pasa, zaraz w ogóle coś się stanie. Ja też, patrz. O nie, tylko nie to, Brian, musimy wziąć sobie... Może, czym możemy? Spróbuję tą łódkę jakoś tutaj dać. Możesz też... O, nie można tutaj spawnąć. Jak my mamy skakać? Dawaj szybko pod most, zobaczysz, nasze rzeczy musimy. Dawaj szybko. Dobra, chodź szybko. Musimy jakoś prawie, że płynąć pod tym. Patrzcie, jak to zalewa Brookhaven. Dawaj, jest płyń, totalna płyń. Kaplica. Kaplica, płynę, musimy płynę. Musimy wylać wodę z domu, wylać jest wodę ciężko, od wiadra. Jest ciężko, nie ma na Brookhaven w ogóle prądu. Wszyscy są odcięci od świata. Jest wielka tragedia. Jak nie ma prądu, to jest źle. O nie, Brian. O nie, Yes! Zobacz te kartony zaraz. No nie, gdzie mamy teraz się schować, Brian? Co my teraz zrobimy? Mamy wodę w namiocie. Przecież tu nie można się położyć. Zobacz, jak się położysz, to się udusisz. Po prostu zaleje się tą wodą, utopi cię. Właśnie wiem. Patrz na to, czekaj. Ej, Brian. Nie wiem, co mamy robić. Gdzie mam stanąć? Zaraz mnie zaleje, Brian! Jest naprawdę źle! Ja jestem pod wodą! Ej, ale chodź, tutaj jeszcze działa ognisko, chociaż się ugrzejemy, ale to nic no nie dał, jak cały czas... Tylko nie wskakuj! Tam się woda nie nalała, bo jest wysokie ognisko. O nie, Brian, zobacz, ty masz coraz więcej wody! To zaraz nas zaleje, zobacz, czekaj, to już moją torebkę przykrywa! Nie, to jest tragedia jakaś! Co czekaj, mamy zrobić? Zaraz upadniemy! Może do samolotu wejdźmy, można nie wskoczyć? Dawaj na samolot, dawaj! O, jestem! Dobra! Ale przecież nie możemy tutaj spać! Przecież to będzie tragedia! Jak mamy teraz przeżyć? Mam na samolocie? Już by się woda bardziej nie podnosiła, ty, bo jak podniesie się bardziej, to nad nią uciekniemy. No tak, ale słuchaj, przecież my nie możemy spać na samolocie, jak przyjdzie jakiś powiew wiatru, to nas stąd zdmuchnie po prostu. No właśnie, a czekaj, a gdybym tak, nie wiem, a sam nie możesz namiotu przenieść tutaj, na górę? No nie wiem, spróbujmy, zobaczymy sobie, czy coś da, bo wątpię, szczerze mówiąc, ale czekaj, czekaj, mam tutaj samolot, dobra, i zobaczymy, o ja, da się! Dobra, to chociaż schowajmy się tutaj na chwilę, odpocznijmy, jestem mega zmęczona, ale pilnuj, dobra? To bądź na warcie, a ja będę chwilę sobie się zdrzemnę, bo naprawdę to jest tyle emocji. Ja muszę się chwilę zdrzemnąć. Ja pilnuję. Nie jest czekolady, tylko patrz naprawdę, jak przyjdzie jakiś wiatr, to mi od razu mów, bo musimy uciekać. Tylko wymyśl jakiś plan, ja muszę się zdrzemnąć. Będziemy spać na zmianę, raz ty, raz ja. Więc teraz to pilnuj, a ja idę. Muszę się chwilę zdrzemnąć. Brian? Gdzie jesteś? O, tu jesteś, Brian. Ja jestem, pływam. To co się stało? Dlaczego ty mnie nie obudziłeś? Ja się obudziłam na jakiejś kłodzie i wypłynęłam. Dlaczego tu jest tyle wody, Brian? Co się stało? Ja byłem po nowe ubrania, wiesz, musiałem ukraść, bo tamte były mokre. Ale teraz też masz znowu mokre ubrania, co ci do A tego, Brian? Ja wiem, że tak zaleje, patrz, normalnie ten deszcz, normalnie zalał wszystko. Przecież ten deszcz jest wszędzie, jak tu jest dużo wody, zalało wszystkie budynki w Brookhaven, zobacz, policja jest zalana i sklep. A co się Ale stało już z naszym nie domem? Pada już. Chodźmy zobaczyć, co się stało z naszym domem. Ale nie mogę złapać powietrza, trzeba co jakiś czas się wynurzać, żeby złapać powietrze. Nie umiem tak pływać, Brian, musisz mnie pilnować. Za nogę cię złapię, czekaj. Uważaj, nogę. Chodźmy zobaczyć, co się stało z naszym domem. No, płyniemy, dawaj, szybciutko. O nie, ja widzę, że tutaj w ogóle nic nie ma, żadnych aut ani nic. Brian! Na delfinka, hoppa. Wszystko się tutaj stało, co najgorsze, patrz. O, skaczę do wody, patrzcie, widzowie. Jaka realistyczna woda, ile to jest wody, ale... Ale wiesz co, przynajmniej przestało padać, zobacz, słońce już wyszło. No, a co z tego, skoro to nie wyschnie w jeden dzień, No właśnie, a gdzie mamy spać? My będziemy musieli chyba na ten wiadukt tam wejść, na ten łuk znaczy się. Albo znaleźć jakiś dom, zobacz. Nie ma tu nic, my spaliśmy na tym namiocie, zobaczcie, widzowie, tutaj spaliśmy.
O nie, tutaj był nasz dom. Wszystko zabrała woda. O nie, teraz gdzie są nasze rzeczy, Brian? Brian, ja tak patrzę wokoło i cię normalnie nie widzę. Szybko, ja jestem chodź. Pod tobą, pod wodą jestem. Płyniemy, płyniemy, musimy znaleźć teraz jakiś dom, chodź. Widzę, że tam na wzgórzu coś jest, chociaż może pojedziemy, znaczy pojedziemy, popłyniemy do naszej mamy. Brian, tu jestem! Popłynąć, tylko nie wiem, czy ona tam dalej jest, bo ona się wyprowadziła już. Zobacz, jak to z góry wygląda, przecież to jest przekichane, całe Brookhaven zalane, straż pożarna sobie nie poradzi, po prostu woda wywaliła rzeki, morza, wszystko przybrało i jest zalane. Ale miał rację. No, dobrze, że sprawdziliśmy, byliśmy gotowi, ale nadal nie mamy jedzenia już. Wszystko po prostu poszło. Poszło sobie z tą wodą, wszystko woda nam zabrała, dobrze, że jesteśmy razem. Ale baki miecz mam, widzisz? No widzę, że masz. To dobrze, bo jak spotkamy, nie wiem, jakichś dziwnych tutaj osobników, może rekina. Jakieś ryby tu pływają, kto wie. Ej, zobacz, tutaj jest kościół, można stanąć na kościół. O, może tu będziemy mieszkać. Czekaj, płynę cię, płynę. Tutaj jest jakiś dom, zobaczcie, a tutaj nie mieszka czasem nasza mama. Ej, naszej mamy chyba nie zalało. Jakie to dziwne jak jest. To, czekaj, bo nie widzę. A no, faktycznie, nie zalało jej. Ej, może powinniśmy do niej pójść, czy nie? Co o tym myślisz? Możemy pójść w sumie, no dobra. No ja nie wiem, nie wiem. Ej, patrz, tutaj jest jakiś dom zalany, wejście też. Normalnie wszystko, cała ulica, wszystko jest zalane perfidnie. Nie, no najgorzej. Każda basa, każdy dom, każda policja, ej, widzę tutaj coś fajnego, chodź tutaj, Brian. Zobaczmy sobie. Tutaj będzie... Ale są plusy, plusy są tego. Nie jakie są plusy, Brian? Nie ma żadnych plusów, bo ty wydałeś wszystkie pieniądze, ale zresztą do tak... Do szkoły nie pójdziemy przynajmniej. Ja, no super plus. Ja wiem, że ty się cieszysz, ale zobacz, tutaj jest... Tutaj chyba mieszka nasza mama, czy nie? Ale nie ma jej. Ej, może ona jak dostała alert, to wyjechała tam na wyspę. Patrz, kiciuś, kiciuś. I co się stało z twoją twarzą? Co się stało? Brian? Co się stało z twoją twarzą? Czy ta woda wymyła ci już twarz? Chyba tak. Ej, co mi się stało? Ej, tu jest grane, jakoś dziwnie wyglądasz. Napraw mi to. Nie wiem, jak mam to zrobić. Co mam ci zrobić? Nie wiem, przywal mi coś. Dobra, czekaj. A dobra, poczekaj. Tym cię uderzę. Nie, nie działa, nie działa. To co to jest? Chodź tutaj. Chodź tutaj, Brian. Brian, zobacz, musimy zamieszkać chyba w tej przyczepie, bo to jest najwyżej. Tu mieszka jakiś tege. Tu mieszka? Tege. I słuchaj, tu... Ja... Jak tu patrzę, to po prostu całe... Czerwono mi się zrobiło. Halo? Co się stało? Alek, czy ty mi coś... Brian, czy ty mi coś zrobiłeś? Nieprawda. Wiesz co, ty jesteś moim bratem i każesz mi od nowa płynąć, ja już jestem zmęczona, już naprawdę nie mam siły po prostu więcej pływać. Przepraszam, nie wiedziałem o tym, że tak się stanie. Ty nigdy nic nie wiesz, a potem zawsze się wszystko kończy tak samo. Musimy zamieszkać w tej przyczepie, to jest jedyny nasz ratunek, chyba że woda podejdzie wyżej, to już nie wiem, gdzie będzie ucieczka. Trzeba będzie, nie wiem, czekać, aż jakiś helikopter po prostu tutaj będzie, nie wiem, leciał i nas zabierze. Zostaw te rzeczy, ja już nie chcę od ciebie nic, zostaw, no dobra, ja już chcę... Ja nic nie daję, no. No. Już się nie zbliżaj do mnie, zaraz no znowu to padnę. Ja się nie zbliżam się. Chodź, tutaj jest jakaś przyczepa, my musimy chyba tutaj zostać, zamieszkać i to będzie najlepsze nasze rozwiązanie, żeby tu zostać, bo zobacz, tu jest wszystko zalane, rozpalimy sobie tutaj ognisko, patrz. Ej, ktoś, czemu ty masz takie, nie wiem, widzowie, jak mogę pomóc mojemu braciszkowi Brianowi, skoro twarz mu zniknęła? Jak to się stało, że ty nie masz twarzy, Brian? O nie, co się stało? Nic nie widzę! Brian, nic nie widzę!